Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wszyscy tutaj mówią i piszą o wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu w randze wicepremiera. A tymczasem w prasie, w gazecie, kuzyn prezesa, pan Jan Maria Tomaszewski, wyznaje: Jarek przeżywa drugą młodość, będzie rządził do 120 lat. Tak, 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 oczywiście, że tak. Pan prezes będzie tym, który ostatni zgasi światło. W ostatniej kopalni. W 2049 roku. Wstawaj, szkoda dnia. Przeglądamy też oczywiście o poranku we Wstawaj, szkoda dnia telewizje poranne. Mam historię z telewizji. Odkryto ponad 20 skamieniałych jaj dinozaurów sprzed 68 milionów lat. Troszeczkę z buki, ale 4 z nich mogą zawierać embriony. 20 jaj, 20. Mamy 2020. Powiem wam, to nie jest dobry rok na takie zabawy. Jaj już wystarczy, więcej nam nie trzeba. Wstawaj, szkoda dnia. RMFM. Debata prezydencka Donald Trump-Joe Biden zakończyła się, no w sumie przed chwilą, w Stanach Zjednoczonych. Nasze fakty o tym dzisiaj od rana mówią, tam naprawdę było bardzo gorąco. I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that question? The question is, the question is, the radical left, will you shut up, man? Who is on your list, Joe? Who's on your list? Czy mógłbyś się zamknąć, człowieku? No na walanka jak u nas. I powiem wam, no ci nasi politycy mi naprawdę zaimponowali w tym momencie. Zawsze słyszałem, że te nasze polityczne debaty to jest wstyd, a tu się okazuje, że one są na porządnym, światowym poziomie. Jak mnie szacunek urósł, no jak mnie szacunek urósł, no. Zresztą, no, możemy się wszyscy oburzać na poziom debaty w Stanach, ale zauważmy, że oni przynajmniej jakąś prezydencką debatę mieli. Wstawaj, szkoda dnia. Uwaga, skupcie się teraz, bo chyba mamy to jako pierwsi na świecie. Bo dopiero co w poniedziałek mówiliśmy, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest zarażony COVID-19, a tu sieć pisze, że był wczoraj widziany, jak wracał z zakupów, a dziennikarzom powiedział, że już wyzdrowiał. Dobra, dobra. Niech lepiej pan minister powie, co tym razem kupił od kolegi instruktora narciarstwa. Jaki specyfik, bo też to chcemy, skoro COVID mija w jeden dzień. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Są przecieki, słuchajcie. No to mówiłem od razu, a ty, że nie, że się klimatyzacja skrapla. A tu jeszcze chwila i grzyb, jak się patrzy. No. Sam jesteś grzyb. Są przecieki, jakoby Robert Lewandowski miał w piątek odebrać nagrodę piłkarza roku UEFA. No ale to co, dziwisz się? 55 goli, 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i puchar Niemiec, wygrana Ligi Mistrzów, tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych. No to jest taki dorobek Lewego w zeszłym sezonie. No brawo, zasłużył, powinien jeszcze dostać, uważam, pokojową nagrodę Nobla. Lewandowski zrobił więcej dla dobrych stosunków z Niemcami niż wszystkie nasze rządy przez ostatnich 20 lat. Wstawaj, szkoda dnia. Walka z koronką trwa. Oczywiście, no nie możemy pomijać tego tematu. Cały czas gdzieś się przewija. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że pojawi się nowy typ obostrzenia. W strefie czerwonej lokale będą musiały zamykać się szybciej i będą działały tylko do godziny 22. A i widzicie. No to w takim razie rada jest jedna, by pełniej wykorzystać dany nam czas, trzeba po prostu szybciej polewać i więcej spożywać, no bo inaczej nie do rady. No, tak. No dokładnie. I wtedy dokładnie tak jak koronawirus po 22, no nie móc już zrobić nic, a co dopiero zarażać. Właśnie ciekawe mi ta 22, czyli co, po 22 wirus już się nie chyta, czy jak? No człowieku, ma ciszę nocną ma. Przecież nie będzie łaził, hałasował, zarażał, przecież to od razu by dostał mandat. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Sześć Bożen, panowie! Sześć Bożen, siostro, nie spodziewałem się. No jak? No nie, ale troszeczkę powiem po cichutku, liczyłem, że siostra jednak pojawi się w to nasze święto dzisiaj. No ale jaki dzień tłumacza? No nie dziwię się, bo wyglądacie, jakby ktoś wam musiał świat wytłumaczyć. Nie, no to też, ale chodzi o to, że dzisiaj bardziej, chodzi o dzień chłopaka, siostro. Tak. Dzień chłopaka! Jak to w ogóle brzmi? Dzień chłopaka! Bo zdechnę, no to już na waszym miejscu wolałabym obchodzić Dzień Muzyki Country, bo też dzisiaj jest, no, mniejszy wstyd, no. Ale co siostrze nie pasuje w Dniu Chłopaka? Przecież to jest fajne święto. Jakie fajne święto? A no właśnie to, że dorosnąć wam trzeba, a nie tylko pierdzieć w gacie, grać na PlayStation i oglądać tych spoconych lowelasów, co się za piłką uganiają. Nam, kobietom, mężczyzn prawdziwych trzeba.
trzeba, a nie synusiów, mamusi i nieporadnych wiecznych chłopczyków, co to kiedyś chociaż koło zmienić umieli, a teraz ani jajecznicy nie zrobią, ani porządnie w nocy nie wygrzmocą. Wszystkiego najlepszego, bo się zdenerwowała. Dziękujemy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Gdzie jest kałamaga, ta pierdoła największa w ogóle? Matko bosko, jedziemy! Mazur, wyjmuj mnie, bacie, panie! I Zobarko, zbastujmy, niech siostra ochłonie. Całe życie z wariatami. Ach.